chcecie iść za Chrystusem drogą świętego Dominika. Żyć wedle rad ewangelicznych. Żyć z kontemplacji. Szukać prawdy przez studium. Uważacie, że życie radami ewangelicznymi w zakonie kaznodziejskim to wasza osobista droga i że Jezus w swoim miłosierdziu przez dotychczasowe wasze życie zakonne każdego dnia wam to pokazywał. W charyzmacie dominikańskim znajdujecie drogę, sposób, by być uczniami Chrystusa. Wierzycie, że na tej drodze Duch Święty będzie was prowadził do osobistego uświęcenia. Z miłości do Chrystusa jest w was pragnienie, by się oddać Jemu i tylko Jemu i zawsze za Nim iść. Wasze serce przepełnione wiarą i nadzieją oraz pamięć, która was konfrontuje również z prawdą o sobie, jak i cały bagaż przeżyć, które już niesiecie na drodze świętego Dominika, pozwalają wam powiedzieć, że jedynie z miłości do tego, który was powołał do zakonu i na tej drodze umacnia, chcecie złożyć profesję w zakonie. Chrystus stał się sensem waszego życia. Pragniecie głosić Ewangelię słowem i życiem. Chcecie się Jemu oddać przez zaszczyt głoszenia Ewangelii i być pośrednikami Jego łaski. Ufacie, że w tych zamiarach wspierać was będzie Najświętsza Maria Panna i Święty Dominik, którym się powierzacie dobrowolnie, co za chwilę wypowiecie w słowie profesji. I macie świadomość, że droga ta nie pochodzi od was. Wierzycie, że sam Pan Jezus was do tego zaprosił, abyście szli za Nim drogą świętego Dominika. I ufacie, że ten sam Jezus na tej drodze udzieli wam łaski do coraz większej miłości i do tego, by jeszcze ściślej z Nim się jednoczyć. Chcecie naśladować Jego miłość. Chcecie w tej miłości służyć Kościołowi. Chcecie zawsze podejmować misję, do której was pośle zakon. To wszystko wasze słowa. Przypominacie sobie? Odnajdujecie się w tych słowach? To wszystko napisaliście w prośbach o dopuszczenie do profesji uroczystej. Widzicie, jest dowód, że przeczytałem wasze prośby. Odpowiadając na nie, mogę powiedzieć amen. Niech się tak stanie i niech się tak dzieje przez całe wasze życie. W konsekracji zakonnej oddajecie się cali Chrystusowi i chcecie żyć tak, jak On żył. Chcecie być ubogimi, jak ubogi był Chrystus i apostołowie. Postanowiliśmy być ubodzy w rzeczywistości i w duchu, po to, abyśmy pełniej przylgnęli do Boga, łatwiej poświęcali się Bogu, odważniej głosili Boga, abyśmy byli powściągliwi wobec siebie, jednoczyli się z ubogimi, będąc hojni wobec braci i wobec bliźnich. Ślub ubóstwa nakłada na nas obowiązek wytężonej pracy dla zdobycia utrzymania oraz obowiązek skromnego życia, bez gonienia za modą i wygodami, by wszędzie i we wszystkim prowadzić życie skromne. To mówią konstytucje.
tak chcemy żyć. Żyć w czystości jak Chrystus. Jak Chrystus i apostołowie i święty Dominik, o którym mówił Jordan z Saksonii, że płonął tak żarliwą miłością, iż sercem obejmował szeroko wszystkich ludzi. To ślub czystości pozwala nam żyć tak, by szerokością serca obejmować wszystkich ludzi, jak Chrystus i Dominik. A w twórczym i owocnym podjęciu tego ślubu konieczna jest asceza i pokuta. Być posłusznym, jak Chrystus i apostołowie. Przez ten ślub, jak Chrystus, powierzamy się Ojcu. Ale również powierzamy się wspólnocie. Wspólnocie Kościoła, wspólnocie zakonu, z ich konkretnymi przełożonymi oraz oddajemy się misji, którą podejmuje Kościół i zakon. Posłuszeństwo, przez które samych siebie duchowo przekraczamy, ogromnie sprzyja tej wewnętrznej wolności, która jest właściwa dzieciom Bożym. To również konstytucja. Wysokie wymagania, ale tylko takie, przyjęte i przeżyte do końca. W całej szerokości i w całej głębi, jakie w sobie zawierają, dają nam poczucie szczęścia i dają nam głęboką duchową wolność. I tylko takie życie, przyjęte i przeżyte w swych wymaganiach, może być naprawdę atrakcyjne i sensowne. I widzicie doskonale, że każdy ze ślubów zakonnych jest coraz mniej popularny i coraz bardziej niezrozumiały. I doświadczacie tego na co dzień, że coraz trudniej być zakonnikami. Bracia starsi doświadczają, że coraz trudniej być księżmi. I w naszym kontekście nasze życie staje się coraz bardziej kontrkulturowe. Ale tylko takie życie, przyjęte w całej głębi, ze wszystkimi wymaganiami, które niesie, może dać nam szczęście i może być sensowne i może być atrakcyjne. Wiecie, że Dominik zgromadził braci, zgromadził nas po to, abyśmy żyli tak, jak żyli apostołowie. I formę życia apostołów i życia apostolskiego opisują nam dzisiaj Dzieje Apostolskie w pierwszym czytaniu. Trwać w nauce apostołów, trwać we wspólnocie, w łamaniu chleba, w modlitwie. I każdy z tych czterech elementów w naszym życiu dominikańskim otrzymuje szczególną barwę i szczególny ton. O dwóch powiem trochę krócej, o dwóch trochę dłużej. I na tym już zakończę. Trwać w modlitwie. Dzisiaj odczytuję te słowo jako zaproszenie do indywidualnej, zdrowej i głębokiej pobożności każdego z nas. Aby nasza konsekracja zakonna była natchnieniem, aby śluby były radością i aby były źródłem mocy, potrzeba naszej indywidualnej pobożności. Według mnie to właśnie brak zwykłej, prostej, codziennej pobożności, tej indywidualnej, trwania przy Panu, jest jednym z głównych czynników, który prowadzi do utraty sił, zniechęcenia i do kryzysu wielu braci. Trwać we wspólnocie. Tą wspólnotą jest wpierw wspólnota Kościoła, której częścią jesteśmy jako bracia dominikanie. I zawsze służymy Kościołowi od wewnątrz, będąc jego częścią. Nie możemy myśleć o sobie i stawiać siebie jako
byt niezależny, ze szczególnymi prawami, niektórymi tylko obowiązkami. Nasz charyzmat jest charyzmatem Kościoła, przyjętym przez Kościół i dany dla Kościoła, dla wzrostu wiary wspólnoty wierzących. Ale trwać we wspólnocie to podejmować również misję wspólnoty, bez jej prywatyzowania, również bez zbytniego prywatyzowania działalności apostolskiej. Nasza misja jest zawsze misją wspólnoty. Trwać na łamaniu chleba oznacza to życie Eucharystią. Sam gest złożenia ślubów i życie ślubami ma bardzo głębokie eucharystyczne znaczenie. Chrystus w Eucharystii daje się cały w nasze ręce. Będąc w postaci Bożej, ogołocił samego siebie i dał się dla nas. Zdecydował się, by wszystko stracić, a może raczej wszystko oddać. W czasie swojej męki oddał swoje ubranie, wisząc na krzyżu oddał swoją matkę. Ukrzyżowany ze złoczyńcami oddał swój honor. W ciele sponiewieranym bólem oddał swoje piękno. Przebity włócznią oddał swoją krew. Wreszcie oddał swoje życie. Nikt mi życia nie zabiera. Ja sam je oddaję. W misterium paschalnym, trzydniowym, Wielki Piątek, odarty ze wszystkiego, stał się tylko miłością. Miłością do Ojca, miłością do swoich sióstr i braci, którym wszystko oddał. I ten Chrystus ze znakami męki, w chwale zmartwychwstania, daje się dla nas cały w Eucharystii każdego dnia. Daje się w nasze ręce. A my w profesji zakonnej, gdy włożycie swoje ręce w moje ręce, gdy wkładamy ręce w ręce przełożonego, jest to gest, w którym oddajemy się cali Chrystusowi. Odpowiadamy na Jego eucharystyczny dar. Oddajemy to wszystko, czym byliśmy, czym dziś jesteśmy i czym będziemy, nie wiedząc jeszcze, co to będzie. W konsekracji zakonnej naśladujemy Jego ofiarę. A zatem nasza konsekracja jest bardzo głęboko eucharystyczna. I wreszcie trwać w nauce apostołów. To przede wszystkim przylgnięcie z ufnością i w pełni do naszej wiary, taką, jaką nam przekazała tradycja Kościoła. Przyjąć wiarę Kościoła za swoją wiarę osobistą. I dlatego credo, które jest wiarą Kościoła, zawsze wypowiadamy i proklamujemy w liczbie pojedynczej, wierzę. A dla nas, dominikanów, to niestrudzone dążenie, by poznawać Boga, tego, którego ukochaliśmy, tego, który nam się objawia. Ale to również dochodzenie do tego, co prawdziwe, i poszukiwanie tego, co prawdziwe we wszystkich przestrzeniach życia. Chrystus sam powiedział: ja jestem prawdą. Hasłem naszego zakonu jest veritas, prawda. I wierzę głęboko, że zawsze spotykamy Chrystusa tam, gdzie odkrywamy to, co jest prawdziwe. Nawet jeśli ta prawda kryje się
w ciemnych zakątkach Kościoła i w ciemnych zakątkach naszego zakonu. Doskonale wiecie, że łączycie się z zakonem, który nosi na sobie swoje bolesne rany. Rany, których się wstydzimy, których nie da się wymazać, z którymi zawsze będziemy żyć. Tak jak nie da się usunąć z ciała Chrystusa znaków Jego męki. I nie możemy zamykać na nie oczu. Nie możemy udawać, że ich nie ma. Są one częścią naszej historii. Nie możemy się bać prawdy, również tej bolesnej. Nie możemy się bać żadnej prawdy. Prawda i wolność to dwie siostry. Poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Musimy ją przyjąć, by żyć w wolności, by żyć w wolności Bożych dzieci. I do tej wolności Bożych dzieci jesteście zaproszeni przez profesję uroczystą. Niech się zatem stanie to, o co prosicie.